To jest Box, jest sponsorowane przez Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie i Bino Poland. Kiedy przyszedł na świat, ojciec wziął go na ręce i bez żadnych wątpliwości stwierdził, że będzie bokserem. Miał rację. Mowa oczywiście o Tomaszu Adamku, jednym z najwybitniejszych, najbardziej utytułowanych polskich pięściarzy zawodowych w historii. Niestety, ojciec górala nie był świadkiem wielkich sukcesów swojego syna, ponieważ zginął, gdy ten miał 2 latka. To wydarzenie niewątpliwie ukształtowało młodego Adamka, nauczyło odpowiedzialności i ciężkiej pracy. Od dziecka był jedynym mężczyzną w rodzinie, więc musiał szybko dorosnąć. Treningi rozpoczął w wieku 12 lat w klubie Góral Żywiec. Pierwszy tytuł mistrza Polski seniorów w wadze średniej zdobył w roku 1995. Następnie go obronił i dołożył wicemistrzostwo w kategorii półciężkiej. Podczas Mistrzostw Europy w Mińsku w 1998 roku stanął na najniższym stopniu podium, zdobywając brązowy medal w wadze półciężkiej. W trakcie przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Sydney zdecydował się przejść na zawodostwo i podpisał kontrakt z grupą Boxing Europe. Jego trenerem został Andrzej Gmitruk. Na ringach zawodowych zadebiutował 13 marca 1999 roku w Wielkiej Brytanii. Już w pierwszej rundzie zastopował Izraela Kumalo. 10 pierwszych pojedynków zakończył przed czasem. W październiku 2003 roku Adamek zdobył pas IBF Intercontinental wagi półciężkiej. Kilka miesięcy później dorzucił WBO Intercontinental, a jego kariera nabrała rozpędu. We wrześniu 2004 roku podpisał kontrakt z najpotężniejszym wówczas promotorem w świecie zawodowego boksu, Donem Kingiem, i przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. W czerwcu 2005 roku po raz pierwszy stanął przed szansą na zdobycie tytułu Mistrza Świata. Jego rywalem w walce o pas federacji WBC był Paul Briggs. Podczas przygotowań do tego pojedynku góral złamał nos i w zasadzie powinien się wycofać. Tak poważnego urazu nie da się wyleczyć w kilka tygodni, a walka ze złamanym nosem wydaje się być szaleństwem. Góral postanowił jednak wejść do ringu i po nieprawdopodobnej, krwawej, ringowej wojnie wygrał decyzją sędziów w stosunku 2 do remisu. Warto wspomnieć, że na tej samej gali Andrzej Gołota został zdemolowany przez Leymona Brewstera. Adamek dwukrotnie obronił pas WBC z Tomasem Ulrichem i w drugim pojedynku z Briggsem. Odebrał mu go dopiero niepokonany wówczas Amerykanin Chad Dawson. Po tej walce góral postanowił zmienić kategorię wagową na junior ciężką. Pokonał kolejno Luisa Andresa Pinedę, Josipa Jurasicia, Onila Bena i Garego Gomeza, a następnie w grudniu 2008 roku przystąpił do walki o Mistrzostwo Świata Federacji IBF. Jego rywalem był znany polskim kibicą Steve Cunningham. Amerykanin dwukrotnie mierzył się w Polsce z Krzysztofem Włodarczykiem o ten sam pas. Po bardzo trudnej walce Adamek pokonał Cunninghama niejednogłośną decyzją sędziów, a w następnym pojedynku efektownie znokautował późniejszego trenera Władimira Kliczki i Gennadiego Łowkina, Jonathana Banksa. Po kolejnej skutecznej obronie tytułu Polak podjął zaskakującą decyzję o przejściu do wagi ciężkiej. Jego pierwszym rywalem w królewskiej dywizji był Andrzej Gołota, 4-krotny pretendent do tytułu Mistrza Świata. Gołota najlepsze lata miał jednak zdecydowanie za sobą i w starciu z bardzo szybkim Adamkiem był całkowicie bezradny. W piątej rundzie sędzia Bill Clancy zdecydował się oszczędzić Gołocie trochę zdrowia i przerwał pojedynek. W 2010 roku góral zmierzył się z faworyzowanym Chrisem Areolą. To właśnie w tym momencie Polak zakończył współpracę z trenerem Andrzejem Gmitrukiem. Do starcia z Areolą przygotowywał się pod okiem Roniego Shieldsa i Rogera Bloodwortha. Niespodziewanie Adamek wypunktował zdecydowanie silniejszego Areolę i udowodnił, że wszyscy zawodnicy wagi ciężkiej muszą się z nim liczyć. Następnie pokonał Michaela Granda, Viniego Madalone, Kevina McBride'a i wreszcie w 2011 roku podpisał kontrakt na walkę z mistrzem świata federacji WBC, Vitalijem Kliczko. Pojedynek odbył się na świeżo wybudowanym stadionie miejskim we Wrocławiu. Niestety Polak bardzo szybko przekonał się, że mierzący ponad 2 metry wzrostu, mocno bijący Ukrainiec jest całkowicie poza jego zasięgiem. Adamek był w ringu bezradny i w 10 rundzie sędzia zdecydował się przerwać walkę ze względu na pełną dominację Kliczki. Góral nie poddał się i zdecydował się spróbować raz jeszcze. Pokonał Nagiego Aguilera, Travisa Walkera, drugi raz wypunktował Steve'a Cunninghama, ograł Dominika Guina i odbudował swoją pozycję. Na drodze do kolejnej walki o Mistrzostwo Świata i wielkiej wypłaty stanął niepokonany Ukrainiec Wiaczesław Głaskow. Niestety młodszy rywal pokonał Adamka jego własną bronią, precyzyjnym lewym prostym. Góral w końcówce zerwał się co prawda do odrabiania strat, jednak zabrakło czasu.
Głaskow wygrał na punkty i to on stanął do walki o mistrzowski pas Federacji IBF. Adamek zaczął się z kolei zastanawiać nad sensem kontynuowania kariery. W końcu skusiła go oferta walki z niepokornym prospektem z Polski, Arturem Szpilką. Góral był faworytem, jednak przegrał jednogłośnie na punkty i ogłosił, że nadszedł czas, by zawiesić rękawice na kołku. Niecały rok później postanowił dać sobie jeszcze jedną szansę i wrócił łatwiejszą walką z Przemysławem Saletą. Wygrał przed czasem, stwierdził, że czuł się w ringu dobrze i podpisał kontrakt na walkę z niedawnym pretendentem do tytułu Mistrza Świata, Erikiem Moliną. Adamek radził sobie z wyraźnie wolniejszym Amerykaninem i prowadził na punkty, jednak w 10 rundzie przyjął potężny prawy sierpowy, który ściął go z nóg. Udało mu się wstać, jednak sędzia Leszek Jankowiak nie dopuścił go do dalszej walki. Zawiedziony góral po raz kolejny ogłosił zakończenie zawodowej kariery. Wtedy do akcji wkroczył Mateusz Borek, który zaoferował Adamkowi pomoc i swego rodzaju nowe otwarcie. Skłonił 40-latka do zmiany trenera i zorganizował profesjonalny obóz przygotowawczy w Łomnicy. W czerwcu 2017 roku pod skrzydłami Gasa Karena góral pokonał Solomona Haumono. Nowy sztab szkoleniowy przywrócił Adamkowi energię i optymizm. Po odprawieniu Freda Kasiego, góral zastopował Diego Abela i otrzymał propozycję walki z niepokonanym olbrzymem z Brooklynu, Jarellem Millerem. Gdyby góral wygrał z wysokonotowanym Big Baby, znowu wskoczyłby do ścisłej czołówki wagi ciężkiej. Adamek przygotował się najlepiej jak mógł, ale to nie wystarczyło. Blisko 40 kg cięższy Miller zastopował go już w drugiej rundzie. Po tej walce góral po raz kolejny ogłosił zakończenie kariery. Wydaje się, że tym razem definitywnie. To jest boks, wspiera firma Nikko Sport Polska. Producent rękawic i akcesoriów do treningów sportów walki.